Poprosimy o spotkanie. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że obejrzeliśmy dobre spotkanie. To przede wszystkim zasługa piłkarzy, którzy w dzisiejszym meczu wykazali się wielką odpowiedzialnością, determinacją i mądrością w grze. To była podstawa do tego, żeby grać i wygrać z Legią. Szkoda rzutu karnego, ale to jest loteria. Myślę, że z przebiegu meczu byliśmy zespołem lepszym, który kreował, chciał wygrać spotkanie. Legia, jeżeli nam zagrażała, to po stałych fragmentach, rzutach rożnych, ewentualnie ta sytuacja jedyna, gdzie Maciek Sadlok gonił Pryjowicza. Cieszy mnie postawa naprawdę całej drużyny w tym meczu. Jeżeli będzie tak dalej, na tym musimy budować, to naprawdę nie będziemy mieli problemów w lidze. Nadal jesteśmy na ostatnim miejscu, nadal potrzebujemy punktów, przed nami kolejne spotkania, ale to jest, myślę, taki mecz, czy ten mecz z Piastem, dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami. Chciałem pogratulować całej drużynie postawy na boisku. Chciałem podziękować kibicom za wspaniały doping przez cały mecz. Cóż, mogliśmy mieć 3 punkty, niewiele brakowało, mamy 1. Z tego też się cieszymy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bartosz Karczy, Polski, Gazeta Krakowska. Proszę Państwa. Że 2 pytania. Po pierwsze, co się stało z Pawłem Wieśkiem, że nastąpiła zmiana w ostatniej chwili na Mateuszu Zachale, a po drugie, czy Denis Popowicz był wyznaczony do rzutu karnego? Paweł na wczorajszym treningu poczuł taki stary uraz, którym się boryka, który co i raz się odzywa i dzisiaj był wyznaczony, jeszcze brał leki przeciwbólowe. Ale no, jeżeli zawodnik jest na 99% gotowy do meczu, to na 100% nie zagra. I tak też postanowiliśmy, że przed Mateusz Zachara, notabene i on i Zdenek kawał dobrej roboty dzisiaj z przodu wykonali. Denis Popowicz nominalnie strzelał u nas rzuty karne. Jest Adam Mujta, Denis Popowicz, Paweł Brożek. To są ci zawodnicy, którzy generalnie wykonują jedenastki. Denis się zdecydował dzisiaj na wykonanie tego rzutu karnego. Myślę, że też rozegrał bardzo dobre spotkanie, najlepsze od dawien dawna. Ja przynajmniej nie pamiętam takiego Denisa Popowicza, odkąd tutaj przyszedłem. Pewnie postawił piłkę na 11 metrach, no ale to jest loteria. Nie wykorzystał rzutu karnego. Trudno, na pewno nie będę go za to ganił. Bardzo proszę. Michał Wąsów, tyle tyle. Sekundę, już poproszę panią Justynę o to, żeby wystarczyła. Panie premierze, chciałem zapytać, czy Legia Warszawa odmieniona w jakiś sposób przez trenera Bukowicza, czy gdzieś pana w ogóle zaskoczyła, czy spodziewał się pan właśnie takiego wystawionego przeciwnika? Chyba Legia ma swoje atuty i nastąpiła zmiana trenerów. Jak to się mówi, chociaż ja ostatnio mówiłem, że w to nie wierzę, efekt nowej, mówiąc brzydko, miotły. Znamy atuty Legii, wiemy, że są w lekkim kryzysie, że im się gra za bardzo nie układa, ale myślę, że my byliśmy dzisiaj naprawdę dobrze dysponowani, nie na wiele pozwoliliśmy legionistom. To my byliśmy zespołem, który prowadził grę. To my stwarzaliśmy groźniejsze, myślę, sytuacje, może nie czysto bramkowe, ale to my próbowaliśmy kreować grę i walczyć o bramkę. Dlatego też, no tak jak mówię, problemy Legii zostawiam Wukowiczowi, czy teraz Magierze. My mamy swoje i tymi się problemami chcemy zajmować. Pan Puszkarz, jeszcze? Myślę, że rzadko się zdarza, że różne rozgrywacja też było mi miasto. Skąd taka decyzja, żeby nie robić się? Mieliśmy lekki problem w przerwie. Denis Popowicz zgłaszał, że być może będzie potrzebował zmiany, ale dograł mecz do końca. I jeszcze raz podkreślę, naprawdę dobra postawa jego w tym spotkaniu. Chyba, no jeżeli wszystko dobrze funkcjonuje, to po co zmiany? Jeżeli któryś z zawodników zgłosiłby
zasygnalizował, że takiej zmiany potrzebuje, to piłkarze byli cały czas w ruchu i takie zmiany by nastąpiły. Nie było według mnie potrzeby. Czy jeszcze jakieś pytania? To raz jeszcze. Do przodu odnosimy. Może będziemy widzieć wtorek na następny mecz w Pucharze Polskim. I chciałbym powiedzieć o podejście, bo Sosnowcu ono było takie normalne, tak jak powinno być w historii pana. Praktycznie się nie wszystko, czy tak samo będzie w Chojnicach, czy jak się tam Zobaczymy, panie redaktorze, zobaczymy, bo jutro mamy normalnie zajęcia, także zobaczymy, jak piłkarze wrócą po tym meczu, czy nie mamy żadnych rannych i spokojnie będziemy się szykowali do meczu z Chojniczanką. Już o tym oczywiście myśleliśmy też wcześniej, oglądaliśmy różne mecze Pucharu Polski i wiemy, że wiele zespołów ekstraklasowych jest już poza burtą. Nie chcemy być kolejnym, który tam się znajdzie, także mogę obiecać, że solidnie do tego meczu się przygotujemy i poważnie go potraktujemy. Witamy w drugiej części konferencji prasowej. Jest nam prezentowany Legii Warszawa, pan Aleksander Bukowicz. Prosimy o ocenę. Nie wiem, jak to wyglądało z boku, ale myślę, że pomimo 0-0 ten mecz miał i dramaturgię, i dużo takiego ciekawego się działo na boisku. Na pewno dla nas trenerów bardzo nerwowy mecz, ale myślę, że w końcu remis, który my musimy przyjąć z szacunkiem, ponieważ pomimo tego, że na tabeli to wygląda tak, jak wygląda, uważam, że w tym momencie tabela polskiej ekstraklasy mocno klamie i nie widzę w czym i w jaki sposób Wisła Kraków jest słabszą drużyną od drużyn w czubie tabeli, więc tutaj punkt dla Legii z tak grającą Wisłą też nie jest najgorszym wynikiem, aczkolwiek no, chcieliśmy i marzyliśmy o zwycięstwie, było też blisko w końcówce. Nie wiem, czy byłoby zasłużenie, ale na pewno byłoby fajnie, jakbyśmy strzelili bramkę w tej sytuacji Aleksandrowa, później Prijavicia bodajże, więc w każdym bądź razie myślę, że sprawiedliwy wynik, można tak powiedzieć. Bardzo dziękujemy. Jeśli są pytania, to bardzo prosimy. Już momencie, już mikrofon do pana wędruje. Michał Białoński, operator. Panie trenerze, chciałem pytać przede wszystkim, jak się pan czuł w roli tego dyrygenta, bo widziałem, że nosiło pan, czasami się zdarzyło być na zborowej, że widać było, że chęci były, żeby więc pomóc chłopakom. A druga rzecz jest taka, taktycznie. Dlaczego Müller gra bliżej obrońców niż Jodłowiec? Moim zdaniem on jest bardziej rozgrywający, mi się zobaczy, że tam przyszło do wyprowadzenia piłki. Czy to był zamysł tylko na ten mecz, czy też to mogło się zostało? No właśnie dlatego, że lepiej się czuję w rozgrywaniu, dlatego był tym zawodnikiem, który miał to robić od tyłu, gdzie to też jest bardzo ważne. Mieliśmy z przodu zawodników takich jak Radowicz czy Guilherme, którzy mieli to robić powiedzmy w pobliżu pola karnego Wisły Kraków. Myślę, że kilka razy też nieźle się udało rozegrać akcję. Natomiast co do moich uczuć, na pewno pierwsze duże doświadczenie, to wszystko spadło dosyć nagle na mnie. Nie mówię, że byłem do tego przygotowany, więc bardzo mi zależało, żeby to wszystko wyszło przynajmniej przyzwoicie i nie był to łatwy moment dla nas, nie był to też łatwy przeciwnik, żeby tutaj przyjść i walczyć. Ktoś może mieć inne zdanie, ale uważam, że drużyna dzisiaj pokazała w pewnych elementach spory postęp, chociażby w bronieniu przy stałych fragmentach, gdzie w ostatnich meczach tyle stałych fragmentów, co Wisła dzisiaj miało, mogło się skończyć jakimś pogromem. Natomiast dzisiaj w zasadzie nawet rzut karny obroniliśmy, więc pod tym względem duża poprawa. Panie trenerze, czy coś więcej z wiadomo, Michał?
Wiemy tyle, że to jest bardzo bolesne na tą chwilę, więc niestety wydaje się, że też może być coś nie na chwilę czy na tydzień, tylko na coś poważniejszego, ale dopiero będziemy mądrzejsi po badaniach.